o mechanizmie, który mnie też dotyczy, no więc w tym sensie mówię. Proszę bardzo, kto jeszcze? W kontekście tego, o czym Pan teraz mówił, o tej inspiracji życiem, konkretnymi sytuacjami życiowymi, to na przykład zupełnie innego znaczenia nabiera film, tak? Dlatego, że w pewnym momencie ja się złapałam na tym, że nie wiem, czy jako widz współczesny, który jest przyzwyczajony do obrazków, koncentruje się w momencie, kiedy mam żywego aktora i film, koncentruje się na filmie. Może dlatego, że on jest większy, tak? Dlatego, że pokazuje szczegółowiej, że tu powiedzmy stoi stenka, ja ją widzę, prawda? Ona pokazuje, ale widzę tylko ruch jej ciała, natomiast mimiki już nie było widać z mojego miejsca. A tam rzeczywiście ją widzę. Ale też tak myślę, że to... Znaczy teraz sobie uzmysławiam, że tak naprawdę my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby oglądać rzeczy przetworzone, tak? Czyli już film przez kogoś nakręcony, przez kogoś, czy przez kogoś skierowana kamera. Natomiast rzeczywiście to, co ważne, dzieje się tutaj na tym planie pierwszym, na tym życiowym. A teraz jeszcze mam pytanie o sąd. Mnie ciekawiło też jeszcze coś, bo w teatrze jest zwykle tak, że jak ktoś mówi, to ten drugi generalnie gra, że słucha, nie? Tutaj chciałem się koncentrować nie na tym, który mówi, tylko na tym, który słucha. To jest szkodą dla tego, który mówi. Szkodą dla jego usługi, na przykład to mi przeszkadzało. To znaczy, wcale nie miałam ochoty patrzeć na stępkę. Ale to mamy takie prawo wyboru, nie? Na czym się skoncentrować. Ja utrudniam tylko zadanie, bo tam jest na co popatrzeć, prawda, jak się patrzy na stępkę. To znaczy, też wzbudzam was jakieś odruchy sumienia, że po prostu to jest niesprawiedliwe, no. Facet się tutaj produkuje, mówi ważne rzeczy, a tamten się kurwa zabawia z tą kamerą i jeszcze z tą stenką, takie estetyczne i tak dalej, prawda? I też macie dosyć przyzwoitości, żeby słuchać tego, prawda? Bo to jest ważne, wiemy, że to jest ważne, czyli wszystko w porządku. I mam pytanie o sonki. Skąd pomysł na wprowadzenie ich? To zawsze mówiłem już, jak mieliśmy dostać ten garaż, a okazało się, że to jest poślizg straszny i nie dostaniemy i nie zrobimy tej premiery tam. Chciałem w ogóle zacząć od, jak wiecie, to było nasze pierwsze przedstawienie i w ogóle pierwsze przedstawienie tego teatru i wszyscy wyjechaliśmy z rozmaitości. I się zastanawiałem, co ja w tej chwili powinienem od czego zacząć i stwierdziłem, że właśnie najlepiej, jeżeli zaproszę was na koncert. I przy okazji będziemy rozmawiać. No i tak z tego powstał koncert razem z historią. Czy to znaczy, że pierwsze były piosenki, a potem była dopiero historia Polonii? Nie, były piosenki od razu razem z rozmową. Ta rozmowa stała się później tym teatrem Madrytów, Alcesty i Kralu. Ale tak to na początku się pojawiło jako zaproszenie do tego, żebyśmy już nie mieli jakichś napięć na temat tego, co też za intelektualne dzieło następne powstanie. Co też za sztuka znowu i że musimy się skoncentrować, musimy myśleć, to pomyślałem sobie, że takie odbudowywanie wspólnoty polskiej, zwłaszcza, że kiedyś kolędowaliśmy przez to, dużo muzykowaliśmy, to może by się przydało tak razem posłuchać muzyki. Ale w Oczyszczonych też mamy sądy, czy to się zmieni? Ale to były z innego gatunku sądy. Tamte sądy były... były, nawet myślałem o tym niedawno, że... Renacie wtedy proponowałem rolę Grace, ona powiedziała, że nie, ja teraz nie jestem w stanie tego zagrać, bo to jest za ciemne. Ja jestem w tej chwili na łąkach, osłonecznionych w górach tyrolskich i mogę jedynie śpiewać. Czyli one miały jak gdyby powodować, że zapominamy o tym, że się tak Flinker zabija ludzi za to, że kłamią. Znaczy odcina im język, a później odrąbuje im ręce za to, że ręce kłamią i nogi i wszystko. A tutaj z kolei te sągi, ja chciałem, żeby one miały światło, bo
Powiedziałem, że rozmowy nie będą łatwe. Między innymi był temat rozmowy, Żydzi i Polacy. To chciałem dużo światła, ale Renata powiedziała, no to ja teraz też nie jestem w stanie tego światła wyprodukować, bo jestem właśnie w strasznym dole. I powstały tego rodzaju songi. Niemniej, no bardzo zmagaliśmy się z tą siłą emocjonalną tych songów i razem z Renatą jakoś tak chcieliśmy tymi piosenkami jednak znaleźć w rezultacie takie ostateczne schronienie przed tą przemocą, właściwie z której nie potrafiliśmy wyjść intelektualnie, emocjonalnie, bo właściwie pewnie się kończy przemocą, a że jedyne co jeszcze nas ratuje, to jest właśnie posłuchanie czegoś razem. Ponieważ tam jest mowa o przejściu za góry, o wyjściu. No może nie należy nigdy wychodzić za góry, nie należy... Że nie można iść za tą górę, którą widzi z okna. Tak, jakby rozumiem tą górę, jak nie jestem człowiekiem, który zajmuje się teatrem, nie zna się dobrze na teatrze, zajmuje się sztukami wizualnymi, a nawiasem mówiąc, dzień przed Apolonią byłem na wykładzie profesora Dübermana w Łodzi, który mówił o filmach Farockiego z tego obozu. No to nie był obóz koncentracyjny, tylko ten obóz taki przejściowy, falami, tak. Gdzie no, oglądaliśmy ten film przez Farockiego, zrobiony ten film bez słów, prawda? Tu mówiliśmy też o języku i o tym, jak sprawić, żebyśmy nie rozumieli. Ja na początku miałem bardzo duży niesmak, oglądając to przedstawienie, muszę przyznać. Mimo, że wyszedłem z tego przedstawienia jakby bardzo szczęśliwy, że zrobił Pan coś równie wielkiego jak Dybuk, ponieważ to jest moim ulubionym przedstawieniem, które Pan zrobił. I byłem szczęśliwy i byłem Panu wdzięczny, natomiast na początku byłem niesmaczony, ponieważ dzień wcześniej, dobę wcześniej, w sobotę, jak byłem w niedzielę na Polonii, Didi Huberman słowami swoimi, słowami Farockiego mówił o tej ciszy. O ciszy z obozów, o ciszy z Holokaustu. Ja nie uważam, że nie mamy nic do powiedzenia, że powinniśmy milczeć na ten temat. Myślę, że jednak powinniśmy mówić, ale sposób, jaki Pan mówił na początku, mnie totalnie, dał mi totalnie po mordzie, ponieważ był to krzyk, był to pisk, była to kakofonia. Dopiero potem, z czasem, w tym wszystkim pojawił się pewien ład i myślę, że dopiero w takim sposobie mówienia, w tak zorganizowanym dyskursie, w takiej polifonii, używając tego terminu Julii Klistewej, dało się tak naprawdę cokolwiek sensownego powiedzieć. Natomiast wracając do tych gór, to jest pytanie skierowane do Pana jako osoby, która z jakiegoś powodu, myślę osobistego, zdecydowała się podjąć się tego tematu. Tą górę i ten dom ja rozumiem jako, że góra jest dość jasną metaforą, prawda? Jest czymś, co nas wznosi z jakimś marzeniem. U mnie ostatnio nocowała jedna artystka z Wiednia zresztą, artystka wideo, która pyta się mnie wprost, to co? Nie należy nigdy wychodzić za góry, bo to się zawsze źle kończy. Pytała się mnie w kontekście swoich bardzo dużych długów związanych z realizacją nowego projektu wideo, nie mając teraz pieniędzy na spłacenie tych długów. Pytała się mnie, czy w związku z tym po tej właśnie scenie, tak? Nie, ona nie widziała na tym stronie. Ale już tutaj było ostatnie zdanie. Moje pytanie do Pana jest takie, to co, jakby należy wychodzić za góry z domu? Czy myśli Pan, że jednak nigdy nie należało wyjść za górę?